Cześć mordy, z tej strony Kalucz, witam was serdecznie w kolejnym odcinku Supermarket Simulator na tym kanale. Witam, witam widzowie. I co, lajeczek jeszcze, jak chcecie tę serię dalej, żebym ją kontynuował, to like. Teraz robimy, że każdy odcinek odblokowujecie lajkami. Będę żebrał, a co? 10 koła lajków i jest kolejny odcinek z tej serii widzowej. Widzowie oczywiście, witam i dziś nie będę zbyt ekscentryczny, dlatego że mam problem z żuchwą. Opowiem wam zresztą, bo byłem u lekarza, już wiem o co chodzi, ale najpierw widzowie, dałem ankietę, w której wiele osób zaznaczyło: hej, wgrajmy cheaty do tej gry i cheatujmy, ale potem się zreflektowałem i tak sobie myślę, no jak to widzowie, jak tutaj taki przykład szerzyć, żeby cheatować? Nie ma takiej opcji. Od dzisiejszego odcinka wchodzi jednak zasada, że poza nagrywkami będę mógł sobie grać, dlatego no dzisiaj na przykład, witam. Jak widzicie, jest lekkie przemeblowanie, bo zagrałem sobie jeden dzień w grze, nie? I zarobiłem trochę kasy, mam prawie 3000 dolarów, ale musimy kupić masę produktów i generalnie poczytałem trochę waszych komentarzy, że warto teraz te ceny podnosić. Dlatego tak też będę robił, ażeby odcinki były ciekawsze i żeby więcej progresować. Ale w tym update'cie wszedł jakiś, nie wiem, dodatek na... Co to kurde jest? W sensie, nieważne. Ma czym oddychać pani, zdecydowanie. Ale wracając do wątku, żeby było ciekawiej, to po prostu będę sobie grywał poza nagrywkami. Będę przychodził do was z bangier odcinkami, nie? Mam nadzieję, że się nie gniewacie i że to jest całkiem dobry pomysł. Dobra, czas zrobić zapasy. Czas dzisiaj kupić kasjera, czas poszerzyć sklep. Czas zapłacić widzowie pożyczkę. Ale jeszcze, dobra, jeden dzień left mam. To spokojnie, jak jeśli chodzi o podatki. Tutaj 15, 35. Nie ma tragedii, no i co? Trzeba zrobić potężne zapasy. Na razie nie kupuję żadnych widzowie tych pacanów, którzy będą mi roznosić, bo to jest useless na moje oko, przynajmniej na razie. Za to chciałbym dzisiaj zatrudnić drugiego kasjera i kupić po prostu drugą kasę, bo strasznie powoli te checkouty idą i mam wrażenie, że przez to mniej klientów po prostu przychodzi. Jak będzie więcej kas, to będzie i większa klientela. Chciałbym też kupić licencję, no kurde, tyle rzeczy dzisiaj chciałbym kupić, że shokens, dobra, kawa. Na razie sobie zrobimy spokojnie zapasy. Ja czytam oczywiście wszystkie wasze sugestie. Dałem, że tak powiem, znać, no bo chciałem trochę przyspieszyć, nie? I tak sobie wtedy stwierdziłem, ej, może wgramy jakieś, nie wiem, cheata kasy, żeby się szybciej rozwijać czy coś. Ale z drugiej strony, gdzie mi się śpieszy, widzowie? Gdzie mi się śpieszy z tą serią, nie? Też część osób pisała, że przestaje oglądać, jak wgram cheaty, więc wolałem nie ryzykować. Witam was ponownie, mam nadzieję, że wam się dzisiejszy odcinek spodoba. Dobrze, rozstawmy to sobie wszystko. Ryż, zwykła mąka i mąka supreme. Dobrze, zwykła mąka supreme, rice basmati i jeszcze salt może. Pyk, pyk, okej. Jak widzicie, teraz kupowanie produktów jest mi niestraszne, bo po prostu mam dużo siana i wszystko to wygląda bardzo dobrze. Dobra, spokojniutko, no tak jak mówię, no stres. A teraz wam opowiem, co się działo w ogóle z moją szczeną, bo to jest też ciekawa sprawa. Widzowie, ja normalnie za nie mówiłem, dosłownie nie mogłem przełknąć żadnego posiłku wczoraj jeszcze. I okazało się, ty, nie mam miejsca na ryż, tu jest w sumie pusta półka, nie, tu będzie ryż. Bo ludzie pytają o ten ryż, a jego przecież, kurde, nie mam gdzie ulokować teraz, nie? No, wracając, to nie mogłem przełknąć po prostu żadnego posiłku. I co się okazało? Poszedłem do lekarza wczoraj, bo wczoraj po nagrywce Perzeta to już w ogóle za nie mówiłem całkowicie. To znaczy nie mogłem, szedłem na dół i mówię: Wika, ja nie jestem w stanie nic już powiedzieć dzisiaj. Tak mnie bolało od skroni przez policzka aż po szyję. Poszedłem do lekarza i okazało się, widzowie, że wiecie co? Nadwyrężyłem szyję na treningu, bo robiłem dzień wcześniej barki. Jakoś musiałem pociągnąć tak i wycisnąć, że sobie, wiecie, uszkodziłem coś, nie? Nadciągnąłem, tak lekarz powiedział. I przez to jakiś nerw tam mógł ucierpieć. Naprawdę nigdy czegoś takiego nie miałem i nigdy bym się nie spodziewał, że to mogło być od ćwiczeń. Mówią, że sport to zdrowie. No zobaczcie, widzowie, jeden głupi jakiś taki ruch i totalnie mogłem, wiecie, sobie zrobić jeszcze większą krzywdę, nie? Więc ważne, jak będziecie kiedyś chodzić, albo już chodzicie, bo pewnie część już chodzi na siłkę, to pamiętajcie, moi drodzy, o jednej ważnej zasadzie: żeby robić ćwiczenia dobrze, żeby sobie krzywdy nie robić. Jeśli nie wiesz, jak zrobić ćwiczenie, to nawet zapytaj kogoś na siłce, żeby ci podpowiedział, bo naprawdę bardzo łatwo, moi drodzy, po prostu stracić zdrowie, źle trenując, nie? Ja wykonywałem swoje ćwiczenia w obecności trenera. Tym bardziej, moi drodzy, pokazuje to, że nawet, wiecie, profesjonalnej, kuźwa, aurze może się wydarzyć coś takiego, nie? Więc to jest bardzo ważne, szczególnie jak ćwiczycie sami, żeby na to zwracać uwagę. No, to taki krótki story time, ale już trochę mi lepiej, bo dostałem leki, jestem na lekach
przeciwbólowych, więc jakbym gadał jakieś głupoty, to przepraszam serdecznie. Dobra, mleczko, tutaj akurat przeniosłem mleczko, mogę to w sumie przenieść, mleko jest też tutaj stokowo. Dobra, kupię jeszcze olej, papier toaletowy, spokojnie, tutaj ziomeczek poczeka, jeszcze dokupię oczywiście dzisiaj toilet. Jakąś licencję byśmy może dokupili nowych produktów, bo mamy cały czas to samo w tym sklepie. Tak jak mówię, jeśli dla was jest okej, że będę grał sobie po nagrywkach, to na przykład w kolejnym odcinku już może przyjdę z nowymi rzeczami. Chciałbym te ważne decyzje podejmować mimo wszystko na odcinku, ale takie wiecie, casual dni to sobie będę robił po prostu poza. Dobra, kostka jeszcze do dishwashera. To i nie wiem co tam jeszcze. Dobra, nie jest źle. Jaja level. Będzie tyle tego jaja level, nie będzie więcej. No, to mi się podoba, zawsze całą półkę można wypełnić, nie? Tym. Dobra, położymy to też gdzieś tutaj. Trochę tych produktów mamy. Oliwa jeszcze i te ciastka tutaj. I możemy otwierać dzisiaj. Aczkolwiek, też gadałem z Blaze'em przed nagrywką i gościu mi mówi, że jest dużo modów, które ułatwiają pracę. Na przykład podliczają ci, czego ci brakuje i możesz to jednym klikiem załatwić. Jeśli jesteście ok, żebym wgrał takie po prostu ułatwiające życie modyfikacje, nieinwazyjne aż tak, że nie wiem, cheatuję, tylko po prostu wiecie, pomaga mi to dbać o porządek w sklepie, to dajcie znaka, czy po prostu dla was to jest okej, nie? Bo jeśli tak, to faktycznie tak zrobię, widzowie, żeby szybciej ogarniać to, czego brakuje. No tutaj widzicie, tracimy tyle czasu na to, żeby ogarnąć, czego brakuje, co jest, a czego nie ma, że to jest po prostu głowa mała. Powiedzmy, że ten asortyment wygląda w miarę okej. 2000 mam dolców, dobra, furnitures. Kasa kosztuje 500, masakrycznie dużo. No, ale są na przykład, słyszałem mody na to, żeby ten Mbappé szybciej kasował, nie? I takie mody może bym sobie powgrywał po prostu. Dobra, tą sekcję na pewno trzeba kupić. Kupię ją od razu. O kurde, much better, widzowie, much better. O kurde, a to taka strefka się zrobiła dziwna. No dobra, no to tutaj przeniesiemy nasze lodówki. No jest teraz więcej miejsca zdecydowanie. Tutaj można by nawet drugą kasę pokusić się o to, żeby była druga kasa tutaj, nie? Tu, cyk. Tam jest jedna, tu jest druga. No na razie wygląda to w ten sposób. Niech będzie. Otwórzmy sklep, zapraszamy. A, trzeba mieć, moi drodzy, 20 level stora, żeby drugiego kasjera. Ale ja mogę stanąć za kasą. No tak, przecież mógłbym ja stanąć za kasą. 500. No nie, chyba nie. Dzisiaj... Albo dobra, widzowie, zrobimy to, żeby było ciekawie. Kupię tą drugą kasę i niech się ustawiają ludzie też w kolejce. A co to jest? Checked counter mirrored. Aha, że w sumie odwrócona. Dobra, na razie kupimy taką, zapraszamy. No nie, no ta mirrored by się w sumie przydała tutaj, nie? Dobra, póki co niech tak to wygląda. Czego nam tu brakuje? Soków muszę kupić, widzowie. Jajek nie ma, jajek, soków. Dobra, wszelkiego rodzaju soki. Chociaż mam coś na magazynie chyba, ja z tego magazynu nie korzystam. No właśnie, powinienem. Tego restockera jednak zatrudnić. No widzicie, to są te dylematy, które mnie strasznie, moi drodzy, rozpraszają i czuję, że nie ogarniam. Czuję, że nie ogarniam po prostu. Ta druga kasa będzie backupowa, jak po prostu będzie lipa, jeśli chodzi o dostępność i będą narzekać, że są kasy wszystkie przepełnione, to wtedy sobie tam siądę. Dobra, wrzućmy ten towar tutaj, jogurciki. Okej, okay, a, przyszedł do tej drugiej kasy. No co za pacan mały. Czyli jednak ktoś mnie tu spingował, no dobra, witam. Mógłby pan iść też do drugiej, z drugiej strony, ale w sumie wie pan co, brakowało mi, że tak powiem, kasowania. Orange juice, no właśnie go kupiłem. Jakbyś pan poczekał chwilę, to by było. Kurde, ten nieszczęsny sprite. Chociaż on schodzi nawet ten sprite. Damy go też tu. Na jedyne czego nie ogarniam i ładu i składu, to ładu w lodówkach. Jak widzowie zadbać o to? No ja sobie muszę zapisywać na kartce, dlatego wolałbym wgrać jakiegoś moda, który mi po prostu ułatwi życie i będę wiedział, że hej, w tej lodówce brakuje tego, tego i na przykład na komputerku jednym klikiem sobie to zamawiam, nie? Przecież to by był game changer. A tak to ja, widzowie, muszę co chwilę schodzić, sprawdzać, no jest tego robię, jest robienia po prostu, jest robienia dużo. Oczywiście, jeśli nie wyrazicie takiej chęci, spoko loko, nic się nie dzieje. 1100, no dobra. Jaja, miałem kupić jaja, czy ja jaja kupiłem? Nie kupiłem. Sera już jest mało, to ser i jaja. Ser i jaja i mleko jest, czy nie ma mleka? Mleko jest, dobra, ser i jaja potrzebuję. Eggsy, dobrze. Ser to jest cheese. Okej, okay, jakiś customer czeka, już idę. Razem z Kylianem tutaj sobie Mbappé w tym momencie, widzowie, działamy na dwie kaski. No pięknie, pięknie, tak ma być. Pyk, cyk, pyk, jajucha. Kurde, kolejka, patrzcie, na dwie strony. Na dwie strony, zapraszamy, zapraszamy do sklepu. Dobra, ja jestem szybszy. Boże, jakby Kylian tak szybko, widzowie, działał z tym, to by było pięknie, nie? Trzy mąki typu streetwear, 18. Proszę bardzo, witam. Ale teraz to robią te rachunki, nie? 50, 20. O, uwielbiam odgłos, moi drodzy, tego dolarka, tylko że na dwie strony jest teraz, nie?
Pyk. Patrzcie, nikt do Kiliana nie idzie. No idźcie tam do niego. No co tak się u mnie ustawi, do mnie ustawiacie? Do Mbappe idźcie, mordy. Dobra, 1500. No szybko nadrobiliśmy w miarę. Szybko też mamy ubytki na szafkach. Kładki się skończyły i peanut butter się zaraz skończy. Cereal, dobra. I peanut butter, proszę bardzo. Okej, już do pana idę. Ulala, ale zakupy na cały tydzień chyba, co? 60, 90, proszę bardzo. Okej, rzucamy. Szybciutko trzeba expić. Żeby produktów nie brakowało, to muszą być wszystkie dostępne, nie? W sensie, tfu, co ja gadam? Żeby szybko szedł exp, to muszą być dostępne wszystkie produkty. Dobra, połóżmy to tu na razie. Ktoś napisał fajny komentarz, skisłem trochę z niego. Jak wchodziłem raz do magazynu, to zrobiłem tak, nie? Że się schowałem niby, żeby futrynę nie przesadzić. Widzowie, ja mam przed twarzą centralnie mikrofon, więc jak ja chcę coś dojrzeć, to czasem tak muszę się wychylić, nie? Mój wzrok już automatycznie go jakby kasuje, ale no pewnych rzeczy nie przeskoczysz, nie przeczytasz, wiesz, co jest napisane, jak ci zasłania, nie? Mimo tego, że no on mi jakoś nie przeszkadza. Na przykład jak ktoś przychodzi i się pyta, ej, jak ty mordo nagrywasz, że ty pół ekranu masz w mikrofonie? No ja mówię, że chill, mnie to jakoś bardzo nie przeszkadza, nie? Ale zakupy, ziomek, walno, ty, to takiego rachunku nigdy nie miałem. Potężne gówno, proszę bardzo. Jeszcze pan Zatti pastę szukał, nie mógł znaleźć, okej. Dla pana dolar 70, proszę bardzo, ty, trzeba punkt świetlny będzie wrzucić nowy, bo tutaj się ciemno, o, tu jest zdecydowanie ciemno, no dobra. No ale patrzcie, 1800, dobrze to wygląda, jesteśmy jakby cały czas do przodu z tą kasą, nie? Myślę, że nie ma co dokupywać, tylko jakieś pojedyncze rzeczy, mleko na pewno poszło, więc mleko dokupię na jutro, milk. Bo to mleko idzie, papier toaletowy też idzie, ale nie poszedł jakoś szczególnie bardzo, dobra. 3 szampony, człowieku, co ty masz problem z łupieżem, czy co? 37, 80. Widzowie, byłem w lesie dzisiaj na spacerze z psem i co chwilę się drapię, mam schizę, że złapałem jakiegoś kleszcza. Miejmy nadzieję, że nie, co chwilę robię tak, nie? Pan Zatti pasta, kolejna osoba, która, kurde, szukała pasty, a nie znalazła. Dobra, pan Zatti pasta, już proszę państwa, już. Pan Zatti pasta już ronduje na półeczki. Która tam godzina? 8 dopiero, dobrze. A utarg, kurde, no niczego sobie, powiem wam szczerze. Niczego sobie dzisiaj, dobra, pyk. Mleczko kolejne, już do państwa idę, proszę poczekać, dać mi chwilę. Uwijamy się, bo chcemy zarobić. I podniosłem ceny większości produktów. Jakby ktoś pytał, większość produktów jest podniesiona powyżej ceny minimalnej, nie? O, jak widzicie, no 11, tutaj jest za 6,90, u mnie za 7. Zadbałem o to, żeby to wszystko było ładnie, widzowie, podniesione, nie? Przed nagrywką. Dlatego, jak mi pozwolicie grać troszeczkę poza nagrywkami, no to szybciej się będę po prostu wzbogacał, nie? Okej, okay, tu duży rachunek. No nie, brakuje tutaj światła zdecydowanie. 4, 30, proszę bardzo. Okej, okay, Mbappe tam kasuje. No nie, no na dwie kasy wygląda to całkiem w porządku. Dobra, przyszli jeszcze ostatni klienci. Co to jest? To jest sól? A nie, to peanut butter, no to peanut. No to tutaj dorzucimy. Dobra, już mamy full. Coś pani szukała, nie mogła znaleźć. Bardzo mi, kurde, przykro. Mąki Supreme dołożymy troszkę. Okej, okej, okej. A, pan tu czeka do mnie, dobrze, witam. Dobry wieczór, jasne, kartą 43,20. Proszę bardzo. Oliwy nie ma, dobra, będę wiedział, co kupić następnego dnia. Okej, okay, kolejny klient, tutaj ładny zakup będzie. Lickę kupimy, wiecie, zanim zaczniemy w kolejnym, to kupimy lickę, tak mi się wydaje. Ile ja mam kasy? No dwa koła, bez problemu licencję jestem w stanie zakupić i zamrażarę może tu postawimy gdzieś obok. Soda, pani szukała sody, no dobra. Zrobimy potężny restock, widzowie, teraz. Niech tylko ten dzionek się tutaj nam skończy. Punkt świetlny trzeba będzie kupić. No dobra, trochę tych wydatków będzie, ale inwestycja, to jest, widzowie, inwestycja. Patrz, 2500, a kupiłem poszerzenie sklepu. No można powiedzieć, że cały czas zarabiamy te kasy teraz, nie? Podniesienie tych cen może oddało też. Dobra, wydaje mi się, że to wszyscy. Jak stoimy z kasą? No minus 400, ale to wiadomo dlaczego. Mąka poszła do góry, to co idzie w dół mnie nie interesuje. Flour, ta poszła do góry, tak, i to znacznie, u mnie będzie za 7 w takim razie. Dobra, Mbappe, poczekaj, bo tu jest bardzo dużo braków, bardzo dużo braków. Tu jest półka elegancka. Brakuje nam mleka pakowanego, oliwy i sraj taśmy. Zacznijmy od tego, dobra. To ile? Toilet paper, dobra, oliwa z oliwek, toilet paper, milk, sugar powder, sugar daddy, proszę. Te obszczane żelki, candy, nienawidzę tych żelków, naprawdę. Kawa, herbata, dobra. I to są ostatnie rzeczy, które mogę kupić, bo już mi się nie zmieści, dobra. 340, co to teraz dla mnie, widzowie, 340, nie? Mało co mi to robi różnicę tak naprawdę. No ale dobra, wejdą zaraz nowe produkty, więc trzeba będzie kupić też nową szafkę. Już zaraz, przed otwarciem to zrobimy. Ustalimy ceny tych nowych rzeczy i ja poza nagrywkami pogram sobie kilka dni,
mogę trochę podekspić, jeśli oczywiście wyrazicie chęć. Mogę też grać jakiegoś moda, który trochę ułatwi życie, a może nie będę musiał grać za dużo po nagrywce, bo po prostu wgram jakiegoś fajnego moda. No chyba, że napiszecie żadnych modów kaluch, uczciwa rozgrywka, no to wtedy gramy, że tak powiem, uczciwie. Aczkolwiek tak jak mówię, to mają być mody, które ułatwią mi pracę, a nie spowodują, że nie wiem, to będzie jakieś pay to win, nie? Albo install to win, hehe. Moda musisz zainstalować, wiesz o co chodzi, dobra, szybciutko. Nie wiem, czy ja przez te przeciwbólowe leki gadam głupoty, czy o co tu chodzi. Może po prostu jestem taki dziwny, specyficzny kolega. Nie mnie to oceniać, hehe, widzowie. Kurde, znowu mam schizę, że chodzi po mnie kleszcz. I to w uchu, czajcie. Dobra, kupię spaghetti i można powiedzieć, że mamy wszystko. Spaghetti. I teraz tak, kupujemy licencję, to tak, najpierw to kupię, ostatnią rzecz wystawię na półkę i licka wlatuje. Dobra, i teraz tak, coś fajnego, license, co tu mamy? No tą najtańszą kupimy, no bo to jednak trochę kasy, że tak powiem, nam zbierze. Nowy sugar powder nam się pojawił, zobaczmy te nowe rzeczy i co musimy do nich mieć. Mozzarella, no to podejrzewam, że to wiadomo. Fridge, to możemy kupić do lodówki. To możemy kupić tak po prostu, miodzik. Kupić nową lodówkę, albo po prostu spróbować to jakoś upchać w jedną. Wszystko do fridża, więc nawet nie muszę kupować zamrażary jeszcze dzisiaj, co jest na pewno całkiem spoko. Mozzarella, dajmy mozzarellę tutaj. Ale fajne opakowanie, ty, mozzarellę lubię, IRL. Zobaczymy, czy ją klienci będą lubić. Damy ją za 5,30 u nas, czyli troszkę wyżej niż cena rynkowa. Co tu jeszcze mamy? Tuna, tuńczyk, uwielbiam tuńczyka. Puszce. Proszę pisać, jak będą nowe produkty, czy lubicie dane rzeczy, czy nie. Możesz napisać taki komentarz, wiesz, nienawidzę tuńczyka, kaluch, nie? I to już będzie całkiem spoko, będę wiedział, że nie lubisz tuńczyka. Ja na przykład bardzo lubię. Okej, pyk. Niech on tutaj sobie siedzi, niech mu się wiedzie, wariatowi. Dobra, tu jest wolna szafka, więc honey, miód na przykład też uwielbiam. W ogóle nie słodzę cukrem herbaty, tylko miodem. Też fajna sprawa, polecam wam. 11,70 damy, byśmy cokolwiek zarobili z tego. Co tu jeszcze mamy? Co to jest? To też do lodówy, też jakieś mrożone kuźwa penne. To damy za 6, a niech stracę, tak że nie będzie schodzić. To jest co? To jest cukier puder chyba. Tu jest wolna szafka, ale tu mąka stoi. Dobra, na razie mąki nie ma, to damy to. Pablo Sugar, Pablo Escobar normalnie. O, jaja bio, no dobra, czyli nic takiego specjalnego w sumie. Jaja, o, teraz mam tu jaja i tu jaja. Dwa rodzaje jaj, małe i duże, widzowie. Te małe takie, kurde, tanie dosyć. 2,40, no to co to za utarg. To już lepiej te duże sprzedawać. Większe jaja zawsze pożądane są, widzowie. A cukier puder, o, ten cukier jest bardzo drogi, ty. A to jest cukier po prostu. Nie, sproszkowany, no to dobra. Za 12, damy za 13, 7 dolców na plus jesteśmy, jak je sprzedamy. Dobra, powiem wam tak, tysiaka mamy. Nie ma tragedii, nowe produkty wleciały, więc elegancko, otwieramy kolejny dzionek. Wielkich ubytków nie ma, ale pewnie będą, dobra, może będę na bieżąco dokupywał, bo nienawidzę, jak się potem puste półki robią, nie? Olej dokupimy, jeszcze kupimy paper, zanim klienci przyjdą. Szamponu dokupimy trochę. Dobra, dołożymy. Widzowie, to jest typowa po prostu biedronka type beat. Masz miód, a obok jest szampon do włosów, nie? Witamy w moim karaluchu. Pyk, 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 pyk. Okej, display is full, nic nie jest full, wariacie, wszystko jest okej. Może by się przydał ten restocker, ale kurde, może nie ma co tak szaleć, bo mam 800. Dobra, witam pana. Dziękuję. Proszę bardzo, do widzenia. A, punkt świetlny, zapomniałem o tym. Furnitures. Proszę bardzo, punkt świetlny kupiony i damy go sobie elegancko tutaj, żeby było po prostu jasno. Dzień dobry. Jasne. Dolar i 35, proszę bardzo, do widzenia. Jak wygląda kolejna licencja? I tutaj już trzeba będzie chyba... Tak, tu są mrożonki chyba. To będę musiał freezera ogarnąć. No tutaj mięsna szafka. Widzę jakieś tutaj, kurde, steki, jakieś sushi, no to wszystko fajnie będzie wyglądać. O, wódkę można tutaj, jak będziesz miał 30 level sklepu, to można wódkę sprzedawać, nieźle. Płaćmy podatki. Jak tam z tą pożyczką? Kurde, ona też jest do dziś, no nic, muszę to zapłacić. Dobra, wiecie co? Trzeba się odkuć trochę, jest lipa. 26,70. Proszę państwa, do Kiliana zapraszam. Tam nie ma nikogo u niego. Czemu wszyscy do mnie? No to są, widzowie, ludzie, którzy mają do mnie sentyment. Oni mówią, o, właściciel za kasą, no to idę, nie będę szedł do pracownika, nie? Proszę bardzo. Dobra, ja zdupiam z kasy, żeby oni po prostu tutaj do niego przychodzili. No nie, no ładnie to wygląda, chociaż tu by się przydała jeszcze jedna półka, nie? To wtedy już tak się, widzowie, fajnie zrobi, przytulnie dosyć. Okej, kolejny klient, ale żeś pan narobił zakupów. Dzień dobry, 82,30, proszę bardzo. Szukał czegoś, ale nie znalazł, trudno, mordo. Witam, pyk, pyk. 54, proszę pana.
54. Jaja Wawel Bleach. Co to jest za produkt? Nie ma jaja Wawel, ale gówno. Już się jaja Wawel skończyło? Tragedia, widzowie. Dokładamy jaja Wawel. Przecież to jest produkt chodliwy bardzo u nas w sklepie. Proszę do pana Kiliana, no co się tak do mnie ustawiacie? Od czego to zależy, widzowie? Od ułożenia kasy, że jest bliżej wyjścia, czy co? W sumie fajnie, jakby tutaj Kilian może ją obsługiwał, tą bardziej zatłoczoną. Czemu ci ludzie do mnie tu przychodzą? Mozzarella już jest, no bo ta baba wzięła pani wszystko. No co ja poradzę? 50, 65, proszę bardzo. Ale zakupy robią teraz. Ej, dawno nie siedziałem za kasą i widzowie, jest to satysfakcjonujące, nie? 45. Witam. Ej, ona pod jakiś update musiał wejść, bo niemożliwe, że takie zderzaki miała pani. Ale kurde. Yo, gotowa, jasne. 7,90, proszę bardzo. Soku nie ma, no przykro mi. Ja pierdylam. Nie, no to widzowie, odkujemy się szybciutko. Teraz to odkuwanie po prostu przebiega znacznie szybciej, nie? Hand soap. O nie, mydło się skończyło. Ty, tu było mydło. Co jest grane? Tutaj było mydło, ty. Nie wiem, gdzie było. Parmezan jest dla pani za drogi? Aha, bo tu parmezan jest. No to przykro mi. Nie idzie ten parmezan w sumie. Nie, no dwie osoby się połasiły. Proszę bardzo, 72. Pięknie, dziękuję, do widzenia. Witam serdecznie. To mleka, widzowie, idą w ciul. Jaja, o. Ziomal kupuje jaja, elegancko. 32,90, do widzenia. Świecimy światło, pyk. No i teraz ten punkt świetlny, widzowie, oddaję tutaj, no pięknie jest. Sansecik elegancki. 56, do widzenia. Ok, 1700, nieźle, nieźle. Powiem wam, że ta pożyczka wcale nie taka straszna i naprawdę dobrze ją wziąć. Szczerze, będę mógł sobie wziąć kolejną, jak spłacę. Już bym mógł ją teoretycznie spłacić. Pytanie, no nie ma sensu na razie jeszcze. Ratami sobie będziemy spłacać, co się będziemy śpieszyć, nie? Dobrze, mój kolejny wydatek to będzie nowa półka na rzeczy chyba. Bo tak teraz ekspansja sklepu będzie mnie kosztować ile? 1300. Teoretycznie też bym nie było stać. O, jakiś miłośnik tuńczyka, witam. Pan to chyba wszystko lubi jeść, co? Do widzenia. Dobrze, witam, witam. 14,80. Pyk. Wow, tak się zagrałem, że aż mi kamera padła, ale już jestem z powrotem. Witam, witam. No więc proszę przyznać się jeszcze w komentarzu, kto się nabrał na clickbait z tymi cheatami. Bardzo, bardzo ciekaw. Oczywiście uczciwie będziemy grać. Ewentualnie z małymi tutaj, wiecie, usprawnieniami. Naprawdę taki mod, że wiesz, klikasz sobie tu i kupujesz. Normalnie wydajesz kasę, ale masz wszystko po prostu ogarnięte, czego ci brakuje. No to by był game changer. Nie wiem, czy taki mod istnieje w ogóle, ale chętnie bym popatrzył. No i patrzcie, dwa koła, nie? Czyli zaczynałem odcinek, 2900 miałem, a kupiłem kasę, kupiłem ekspansję sklepu, kupiłem nowe produkty, nową licencję. Oho, znowu się zbugowali. Pisaliście, że to nic na to nie poradzisz, tylko albo nowy dzień, albo grę zresetować, nie? O, pani idzie do mnie. Mój ostatni klient na dziś. Tak jest? Jeszcze jogurcik sobie zagarnie. Cheese mozzarella, no niestety nieznaleziony. Przykro mi bardzo. No i to jest chyba nasz ostatni klient, bo już raczej nikt nie przyjdzie, reszta się zbugowała. 2000 dolców, pewnie minus dalej i to dosyć duży. No 41, to już nie tak źle. O, coś poszło do góry, no to kraftung. Tylko, że nie mamy kraftunga, musimy kupić kraftunga, dobrze. Ale tu chyba mam w magazynie jedną. O, dajmy ją na razie tutaj, ale kupię po prostu szafkę dodatkową. Kraftung poszedł do góry, to od razu podniesiemy cenkę. I widzowie, na tym zakończymy dzisiejszy odcinek. Okej, 3,60. Dawajcie znaka, co z tymi ulepszeniami, modyfikacjami, ale niekoniecznie, wiecie, cheatami, tylko po prostu wspomagaczami. Tak lub nie? Czekam na wasze komentarze, widzowie. 10 koła lajków i jest kolejny odcinek za 2 dni, albo może jutro nawet, jak mi się uda. Także wszystko od was zależy. Ja się z wami żegnam, było mi bardzo miło. Do następnego.